Cześć wam, z tej strony Kurczak i kolejny odcinek z Word Solo. Witam was na tej serii i zanim zaczniemy, to chciałbym przedstawić wam jeszcze fanarcika od Mofinka. Ja sobie tu powiększę jeszcze OBS-a. Jak widzicie, Mofinek zrobił... chyba Mofinek wcześniej już też wstawiał pixelarty do różnych tam serii, także coś podobnego na ten deseń. No i to prezentuje cały mój gameplay po prostu Word, czyli widzowie by chcieli i Word by chciała, żebym zrobił Mermię Imperium, Mermię Królestwo, myśli sobie o Mermim Królu, a ja gnojówkę zbieram. No, także tak się żyje powoli. Dzięki wielkie Mafinek za fanarcika, bardzo ładny, podoba mi się. Jakbyście chcieli tak samo coś narysować, to zapraszam na Discorda, wstawiajcie na fanarty, na kanał tam i... No, ja wam pokażę ewentualnie na odcinku, że jest taki fanart. Co się będzie działo w dzisiejszym odcinku? No już gramy na Quality of Life. Ja chciałem tu pozbierać sobie kamienie ze złotem i zwiedzić trochę mapy. To na pewno. Mermie Królestwo oczywiście też będzie, tylko że no najpierw chciałbym się tak w miarę ustawić na tą pierwszą zimę. Wydaje mi się, że dla Urd to pierwsza zima to jest właśnie najtrudniejszy moment w całej grze, później to już... później to już po prostu tak... Co tak dziwnie przycinało, nie wiem. Później to już po prostu sobie można jakoś żyć, szczególnie wiosna dla Urd myślę, że nie jest jakaś bardzo uciążliwa, a nawet bardzo przydatna, bo... No, moczenie się na Urd nie daje praktycznie nic, znaczy w sensie nie szkodzi jakoś bardzo. Zjemy sobie może. Także to jest też spoko sprawa. Na pewno będzie więcej nam rosło wtedy rzeczy, to też jest fajna sprawa dla Urd, żeby sobie właśnie nafarmiła jakiegoś jedzonka, jakichś materiałów innych i tego typu rzeczy. No i jak już to się uda, to na pewno będę chciał zrobić sobie te mermy po prostu. Mamy też sporą tutaj farmę trzciny, dzięki temu, że tam są właśnie te reed trapy całe, czyli mamy tam macki. Ja tam będę chciał na pewno przyciągnąć Dirklopsa, nie dlatego, że nie umiem go zabić, tylko dlatego, że po prostu on mi wyczyści te macki i ja będę mógł dzięki temu na taki łatwy sposób sobie po prostu farmić reedsy stamtąd. Będę po prostu trzymał spację i zbierał to. Jak Dirklops nie wybije zbyt wielu macek, to przyjdziemy tam z Bergerem i tak samo on to będzie tam załatwiał. Także to jest taki mały sposobik na to, żeby sobie jakoś tu poradzić. Dobra. Nagrzany w miarę jestem, do zimy jeszcze trochę. Szukajmy tutaj jakichś fajnych kamieni ze złotem. Dobra, tu jest jakiś kamyczek ze złotem. Przy okazji też zwiedzajmy, będę chciał sobie tutaj zobaczyć krawędzie mapy, czy w tą przypadkiem stronę nie ma jakiegoś właśnie tutaj takiego ściętego kawałeczka, bo to by nam mogło sugerować, że tam będzie lunarna wyspa, na którą ja bym się chciał wybrać już podczas zimy. Bo no tam byśmy mogli sobie bardzo fajnie nafarmić. Kurde, jak te kilofy się szybko psują. Moglibyśmy sobie bardzo fajnie tam nafarmić takich drzewek, takich krzaczków. Jak wiecie, są tam rok awokado, one rosną przez wszystkie pory roku w sumie. Musimy uważać na disease'a z nimi, bo niestety disease je może zjeść. Ale myślę, że poradzimy sobie jakoś. No i one bardzo się fajnie przydadzą też na wynajmowanie mermów, bo dość sporo ich można nazbierać dzięki temu. Dobra, zbierz się tutaj. Kulturalnie do łapy. Postarałem się jakiś krawędzią w miarę, żebym tu odkrył jak najwięcej tej terenówy. No i co, dzisiaj też pewnie się zacznie zima już na odcinku, tak myślę, że dwa dni, no to jeszcze chyba na odcinku się pogra. I byśmy mogli jakieś morsiki zabić. Morsy by się na pewno przydało rozwalić, bo gdybym rozwalił ten... No w sumie pozbieram, jest też kaktusy przy okazji, jak już tu jesteśmy. Morsiki się na pewno przydadzą, bo tak, walking cane na stówę się przyda na jakieś bossy i tak dalej. Co tam jeszcze? No tam Shanter, no w Sanity przede wszystkim ciepło, no niby mamy czapkę jak na razie, ale myślę, że przyda się jeszcze jakieś dodatkowe, takie wiecie. To Sanity też nie jest jakoś tak najgorzej, bo przydałoby się je nawet obniżyć w pewnym momencie i coś tam pokombinować z magią na przykład. Ale to tam jeszcze na później. Na razie możemy się bawić hambatem i mieć hełmy z tego, ze skór świńskich. Na pewno chciałem zrobić sobie też cookbooka, czyli książkę kucharską, która weszła w Quality of Life, bo wiadomo, Urd będziemy gotować pewnie jakieś takie bardziej wege dania, których może bym nie robił, gdybym grał innymi postaciami na innych save'ach i to by było spoko właśnie też, żeby sobie tą książkę wypełnić. Aha, i właśnie taki mały disclaimer jeszcze. Nagrywam ten odcinek przed streamem, na którym gramy sobie, ja będę grał Warlim, a wy będziecie tam grali, nie wiem kim będziecie grali. Mam nadzieję, że mi pomogliście. Bo ten odcinek pojawi się dopiero we wtorek, ponieważ ja sobie teraz jadę do rodziców na chwilkę. Także chciałem nagrać wam odcinek, żeby był na później. Nie mam miejsca na trawę. No co ty gość? Dobra, trudno, nie chcemy trawy. To sobie zbierzemy na pewno. Ile ta siekiera ma? 21, a ta? 51, no to możemy wymienić. Dobra, i patrzcie.
Chodź jeszcze tutaj, bo widzę, że tu jest ścięty już bok. Czekajcie chwilkę, o. Ścięty mamy tutaj już boczek i tutaj też było to ścięte. I to jest takie linie się tworzą jakby, nie mogę wam tego myszką pokazać, bo mam wyłączoną myszkę w OBS-ie, ale to się takie linie jakby tworzą, które przecinają się w pewnym punkcie i tam może być wyspa lunarna. Bo w sumie z tej strony to tak, tu też niby mamy trochę takiego płaskiego ściętego, tu nie sprawdzałem jeszcze, więc nie wiem. Tu też nie doszedłem do końca, ale wydaje mi się, że ta mapa jest taka trochę wygięta w ten sposób, powiedzmy. I że może tu rzeczywiście być coś. To jeszcze zwiedzimy pewnie kawałek tego lasu i zobaczymy, jak tutaj wygląda. Ale to już mi tak sporo dość mówi, że tu są tak ładnie ścięte te części. Rzeczywiście gdzieś w tą stronę to może być. Aha, w ogóle mogłem sobie pauzę kliknąć, jak wam mówiłem o tej mapie. No i jeśli, wracając do tego streama właśnie. Jeśli widzicie... O, Azure Feather, nice. Jeśli będziecie widzieć w tym cookbooku, że ja nie mam za bardzo tych warliowych dań, to dlatego, że właśnie nagrywałem ten odcinek wcześniej. I nie mam po prostu jak, wiecie... Czasie się cofnąć. Dobra, tu jest to ładnie ścięte. Wydaje mi się, że to może być tam. Także no jakieś tam pierwsze próby ewentualnie wypłynięcia, to myślę, że w tą stronę możemy wykombinować. Psy do mnie idą z tego, co słyszę. Tak, dobra. Poradzimy sobie z nimi. Czy ja chcę kamienie? Ile na pewno bym chciał? 73% zawsze się przyda. Dobra. Nitro mam tylko jedno. Co bym tu mógł wyrzucić? Na razie może zrobimy tak. Co tam jeszcze masz ciekawego? Patyki sobie chętnie pozbieram, bo wiecie, tutaj jest problem z patykami niestety. Dobra, dajcie się złapać tu kulturalnie. Trawy już nie mam jak złapać. Dobra. To co, może na razie nie będę zbierał tych... A, w sumie pewnie mi nawet nie trafią te psy jakoś bardzo. Pierwsze słowa przed tragedią, które ktoś wypowiedział. Nie no, myślę, że nie powinno być źle. Zresztą mam przy sobie jeszcze pigskiny, jakby trzeba było coś porobić. A tych kaktusów bym sobie nazbierał na pewno, bo mogą się przydać na jakieś tam żarełko. I jakby coś było nie tak. Dobra, ile mam tego złota? Dyszkę. Nie jest to dużo, ale myślę, że wystarczy na razie. Dobra, nara. Ognisty. Te są słabsze, więc padają na dwa hity. Normalne na trzy. Jako, że mamy mackę, to możemy je normalnie nakurzać. Bez zmartwienia się o jakieś uniki. Tylko pierwszy trzeba uniknąć i dobrze wytajmować, żeby nie za daleko odejść. Ale tak to w porządku. Dobra, chyba już więcej psów nie będzie. Przynajmniej się jeszcze ogrzałem przed tym zimowym powietrzem. Dzięki temu ognistemu piaskowi. Dobra, fajnie. Kamieni ile mam? 30. W bazie jeszcze trochę pewnie było. Myślę, że tych takich tutaj nie będę zbierał. Jeszcze ewentualnie pójdziemy na te złote kamienie, które tam widziałem w poprzednim odcinku. Dobra, może tutaj jakoś tak bardziej ominiemy ten biom, bo nie chcę troszkę walczyć na razie z tym D-Flyem. Znaczy chciałbym ogólnie w serii zawalczyć z nim, nie będzie mi on jakoś bardzo potrzebny, bo dropnie mi w sumie tylko klejnoty i furnensa, czyli piecyk. Piecyk będę chciał postawić na tym jednym kafelku, który jest wolny obecnie, ale już niedługo nie będzie wolny. Zostaw mnie gości, nie chcę mi się z tobą bić. Tam koło ogniska, na lewo od mojego ogniska po prostu, coś się zgasiło w ogóle, nie wiem co. Aha, tam się coś pali. Będę chciał postawić piecyk obok ogniska, żeby wypełnić to miejsce i zostanie mi jeszcze jedno, to się zastanowimy, co tam będziemy robić. Może jakiś ten, na figurki, żeby statuetki mu zrobić i nie wiem, co jeszcze tam możemy postawić ewentualnie, bo nie wiem, czy coś jeszcze będzie mi potrzebne w tej grze, ale jest taka opcja jakby, co? Czekajcie, gdzie my mamy? Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze trochę musimy pomaszerować, ale już niedaleko. Ojejku. Przydało się właśnie to jeszcze gniazdo pająków zbić, żeby móc postawić przy naszych mermach. Żeby się tam wybijały ładnie, jakieś tam zawsze mięso czy coś będzie z tego. No i myślę, że powinno być ok wtedy. Mamy też lód, którego możemy wykorzystywać jako filery, na przykład dawać jedną jagódkę i trzy lodu i będzie ok. Drzewa już nie mają niestety pierczynantów, także sobie nie porobię leczenia. Będę musiał to jakoś wymyślić inaczej. Zablokowałem się jeszcze. Z czego ja mógłbym sobie porobić leczenie? No właśnie teraz by się książka kucharska przydała. Takie wege leczenie, które mam dostęp do niego. Jakby tak pomyśleć, to średnio. Chyba, że jakiś dragon fruit wyrośnie, to będę miał z czego się leczyć. Albo spider glandy po prostu. Spider glandy mogę właśnie farmić dzięki mermom i pająkom. Wtedy robić sobie te healing selwy. No i to jest spoko opcja. Patrzcie, jak usnęły. Kurde, w jednym miejscu aż ochota przychodzi na to, żeby ich, wiecie, zamurować jakimś tam płotkiem, żeby nie wbiegały znowu na te mermy. Znaczy, nie na mermy nawet, tylko na te macki cholerne. Cześć, mermik. Dobry wieczór, co ty tu robisz o tej godzinie?
Wracamy, baza gaming, zobaczymy co tam się dzieje, czy nam coś wyrosło. Mam nadzieję, że nam w ogóle coś wyrosło na tych farmach w końcu. No dobra, mamy tu jakieś pomidorki, jakieś kabaczki. Tutaj też coś w miarę żyje. Dołóżmy może troszkę trawy, bo ostatnio jej sporo mieliśmy, to sobie możemy zdjąć, tutaj tak, dobra. I przydałoby się tu jakoś posegregować te rzeczy, może bym powoli skrzynie porobił też jakieś. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Zważając na to, że wszystko kładę na jednym miejscu na razie. Dobra, do lodowych rzeczy. Żebyśmy tutaj nie mieli jakichś problemów, że coś się psuje. To się może psuć tak w sumie. Kwiatki mi nie będą potrzebne, zawsze się przydadzą na jakieś nawożenie czy na jakieś kupy. Moglibyśmy sobie zrobić jakieś jedzonko. To może zrobimy tak, tak. I kurczę, nie mogę dać tego. Nie, tego też niezbyt mogę dać. Dobra, zaraz sobie przerobimy jajo. Pierwsze jajo zniósł. Drugie jajo zniósł, a potem zdechł. Ale odejście, proszę. Won. Od ogniska. Dobra. Ptaszek na razie śpi, to chwilkę mu damy. Dobra, już się obudził. Żryj, gościu. Tych jagódek na razie zbierać nie będę, bo wiadomo, one mi się jeszcze przydadzą na zimę, żeby nie umrzeć jakoś mocno. Jajka tutaj oczywiście jako wypełniacz. Czy tu jakieś patyki mi już podropiły? Niestety nie. To smutno trochę. Dobra, czy mamy tu gdzieś sieci pająków jak zostawić? Chyba nie widzę. Ile ja mam spider glandów? Jeden. To jest dobra liczba, na pewno. Na pewno się przyda, dobra. Na razie odstawię tutaj takie pierdółki. Co bym chciał zrobić, to na pewno będzie... Hitstone, tak jest. Którego kilo farm się zrobi? Dobra, z tego gorszego, okej. Mogę go w sumie zdjąć, żeby nie było problemów jakichś. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić tak, to mi wyjdzie ratatuj. A w sumie zróbmy sobie jakieś ratatuja. Trudno. Co mi tam podżerasz? Nasiona. Dobra, czy z tych rzeczy tak, z tego na pewno mogę zrobić jakieś leczenie. Z eggplanta jakieś średnie leczenie. Pomegranate mnie leczy, jeśli go przygotuję. A z tego może salsę nie zrobię, bo nie mam cebuli. Trudno. Dobra, kamyczki odstawiamy znowu, kombajnu i staka. Dobra, upuść. No, upuść, upuść. Przydałoby się zaciągnąć do pracy nasze mermiki. Tak myślę. To może jakieś tutaj merchewy jeszcze są. W sumie te kaktusy zabiorę ze sobą i pójdziemy ścinać jakieś drzewa. Póki jeszcze nie ma tutaj tej pory zimowej. Tutaj się naparzają na razie. Dobra, damy im wygrać i potem ich ściągamy. Tych macek by się w ogóle przydał tutaj trochę więcej wybić, bo tu w niektórych terenach jest problem. Dobra, okej, super. Chodź na chwilę, ziomek. Ej, nie, no schował mi się tamten. Ty też chodź. Dobra, zbieramy tutaj fanty. Kurde, że one się tak chowają, to trochę do dupy. No ale niestety dzień jest. Nie wejdźcie w te macki. Dawaj, 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 idziemy. Nie przejmujcie się niczym. Tu gdzieś po drodze jeszcze był jakiś mermowy house. Gdzie jest ten house mermowy? Nie widzę. Tutaj są tylko dwa mermy? Nie no, trzy chatki, cztery, pięć. Mało dość ich jest, serio. Dobra, tu jest na dole jeszcze jeden. Chodźcie. Chodźcie, ziemeczki, nie właśnie w te wszystkie... O, właśnie w takie rzeczy, co się umiera potem. Dobra, idziemy ścinać drewno. No, z dwoma to już zawsze coś. Niestety nie jest ich za dużo, ale trudno. Będzie trzeba postawić te domki, bo już mnie to denerwuje, że tak mało tych mermów jest. Nie, macka zostaw, proszę. Dziękuję. Ścinamy drzewka, panowie moi drodzy. Na razie was może nie będę karmił. Bo normalnie potrzebne mi jest drewno na skrzynki jakieś. Mam łopatę, a w sumie mogę zrobić. Dobra, ścinajcie. Dorobimy sobie łopatę zaraz, a niech tutaj ścinają ładnie drzewo. Mogę nawet to niedobre ściąć. Przynajmniej będziemy może mieli szansę na to, że wydropi nam ten do zmienienia skinków. Dobra. O, podniosłem tego kwiatka niechcący. Tamten ma problem z tym. Organizacją się tutaj widzę troszkę. No, dawaj, ścinaj, co tak stoisz? Goście, za co ja ci płacę? Dawaj te drzewa. No. Nareszcie jakoś mądrzej podszedł do tego. Ty tam też chyba zaraz będziesz poza zasięgiem. Dawać, dawać, ścinać. On przynajmniej nie... O, i wypadła za pierwszym razem miotełeczka.
Będziemy mogli zbierać sobie skiny, zmieniać jakby coś było nie tak. Pyk, 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 pyk. Będzie też drewno pierwsze. Jest w porządku. To zaraz miejsca, no to nie będę miał. Mogę sobie te szyszki pozbierać i w sumie posadzić na bagnie, żeby mi jakoś ścinały częściej te mermy. I szybciej, jeżeli będę musiał zapieprzeć za nimi. No, 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 ścinajcie panowie. Co tu się wydarzyło, że tak jakoś zleniwa? Proszę ścinać. Nie, nie, tego to dajcie spokój, tu nie ma co. Dobra, ja sobie pozbieram teraz, zobaczymy ile tu tego jest. Przy okazji łopatę mógłbym też zgarnąć i to wykopywać już. Źle, że zebrałem tego kwiatka, bo no nie mam na razie jak go wykorzystać. Mógłbym z niego zrobić nightmare fuel w późniejszym czasie. Obecnie to no pewnie się zepsuje, także ja go nawet zostawię. Postaramy się nie zbierać kolejnych. Nie no, wycinajcie, proszę. Smacznego. Panowie, kwiateczka sobie zjedli. Ścinajcie, ścinajcie. Dobra. Tak, posadzimy sobie spory lasek. Oj, nie zbieraj tego. Nie, 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 ścinajcie, proszę. Nie bądźcie tacy. Dawaj. Dzięki. Posadzimy sobie lasek gdzieś koło bazy albo w pobliżu, jakoś między dwoma domkami mermów czy coś takiego. Będziemy ich wynajmować i oni będą nam po prostu zbierać to wszystko. Dzięki, zaraz Enta wywołamy w ten sposób. A w sumie też sobie poradzicie raczej z nim. No, 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 ścinaj, ścinaj, błagam. Tutaj teraz będę kopał, będę w pobliżu, nie bójcie się. Jacy oni słodcy. Martwię się, że ich opuszczę. Dawaj tego pienia. Teraz tu gdzieś pozbieram, już nie mam miejsca na drewno praktycznie. Dobra. Sytuacja opanowana. Oj, tam wchodzicie chyba na terytorium wroga. A możecie się napieprzać, już mi się wydaje, że wystarczy tego drewienka na razie. Fajna sprawa. W sumie nie trzeba grać Maxwellem, żeby wydobywać tyle surowców. Jezu, no było bliżej, nie marnuj. Nie trzeba grać Maxwellem, a przy okazji macie więcej życia. Możecie jeszcze więcej rzeczy zrobić. Oko sprawa. Dobra, tu niestety będzie dupa. Zaraz blada, zbita. Gdzie jest moje potworne drewno w większej ilości, bo nie widzę. Co by tu wyrzucić? Może tego rota na razie wyrzucimy. Halo, gdzie jest reszta drewna? Tylko jedno? Coś mi tu nie pasi. Dobra, wiecie co, wyrzucimy tą mackę na razie. Czemu to drewno jedno? Czy one mi zjadły? Dobra, no niezbyt mi się to podoba. Czy tylko jedno z tego wypada? Już nie pamiętam sam, przepraszam. Dobra, zrobimy sobie tak. Przepieczemy to, oni już tak nie żyją, zjemy. Sanity nam się podniesie, zdrowie nam się lekko podniesie, głód sobie podniesiemy. Super, jesteśmy na fullu praktycznie. Pająki, dajcie mi spokój, bo ja... Oj, oj. No i się wkurzy ziomek. Zaraz reszta ziomków do niego przyjdzie. Dzięki. Chodź, chodź dalej, bo nie chcę ściągać, wiesz, całej ekipy, nie? No i tak mnie usłyszał gdzieś tam. Dobra, może rano przy okazji załatwimy ich kokon. To bym mógł zgarnąć sobie go do gdzieś tam mermów. Wiecie, zrobimy mi taką lokalizację fajną, gdzie by się mogły napierdzielać z pająkami i ścinać. Sieć też by mi się przydała, no kurde, nie mam miejsca już na nic praktycznie. Dobra. To zaraz wykorzystamy, to no, też nie mam miejsca. Dobra, może tych broni też nie będę tyle zbierał. Bo trochę też tak useless to zbierać w kółko. Dobra, nie będę tak na ślepo. Bo się obawiam, że może być problem potem. Ale już myślę, że z takiej ilości drewna sobie zrobimy zaraz skrzyneczki. I możemy lecieć w sumie na walrusy. Bo napieprzamy je. Zobaczymy, czy nam dropnie coś fajnego. No, dobra, to może tak przyspieszę lekko. Chociaż pozbieram to drewno, które tak jeszcze luzem leży. Nie chcę mi się już wykopywać. Chociaż w sumie jak tak pomyślę, to mógłbym dopełnić sobie staka jeszcze. Zjemy to już, niech się dolecze do końca. Nie mam miejsca, chciałbym to zabrać do bazy, żeby to przerobić, ale trudno. Brak spotów, to też się tutaj nie uda zrobić. Dobra, mamy już zimę. Lego zima. Rozwalmy pajęczarzy. Patrzcie kawałek dalej. Ła, ła. To niezły kurczak, co umie napieprzać. Chodź. Tu jeszcze warriory będą potem, więc też bym wolał troszkę mniej obrywać. Dobra, tutaj już chyba mogę cię zabić. Dobra, gicior. Jak teraz dupnę, to warrior wyjdzie. Tak jest. Chodź, warrior. A, wtrafił mnie.
No niestety. Troszkę się oberwie. Co tu się stało? Jakoś się przesunął dziwnie. Albo mi się coś laguje znowu. Dobra, zbieramy to, zgarniamy kokon i stawiamy go przy naszych mermikach. Tak samo posadzimy sobie tam trochę drzewa i będą się gryzły w kółko. W mięso mam wywalone, najbardziej mi zależy na sieciach raczej i na... ewentualnie właśnie nie girsach, tylko... silkach. Nie silkach, proszę. Tych jajuszkach, no, glandach. Dobra, wywalimy ten kifol. Zrobimy tak, tak, tak. I co? W ten sposób. Dobra, możemy wracać. Starą broń wywalamy, zbieramy nową. Zaraz będziemy ich mieli i tak jeszcze więcej, bo trzeba te wszystkie macki powybijać. Jest ok, możemy wrócić. Postawimy gdzieś tutaj ten kokon. Tylko przemyślę jeszcze gdzie i zaraz lecimy na walrusy. Chyba, że jeszcze się nie pojawiły, chociaż ten pierwszy dzień zimy już powinny być w miarę. Dobra, na razie nawet nie muszę jakoś bardzo się ubierać. Już straciłem na Thermalstone'ie. Ja pierdzielę. Dobra, przemyślmy chwilę. Gdzie tutaj najlepiej będzie ustawić? Gdzie są jakoś w miarę blisko te domki? One są w ogóle nie blisko. Ale tu jest tak dosyć sporo miejsca i jest jeden domek, to może tam to zrobię. Odtogluj pauzę, lecimy. Postawimy tam, niech się gryzą. Ja im nie będę przeszkadzał, ja tylko będę przychodził po zapłatę. Trzeba wykorzystywać ludzi, znaczy mermy. Może kiedyś byli ludźmi, nie wiadomo w sumie. Okej. No i tam też myślę, że mógłbym postawić to moje małe mermi imperium. Tylko chciałbym to tak na pewno też jeszcze ogarnąć jakoś tym strażakiem. Postawić tam króla, postawić więcej domków. I dopiero tam właśnie robić jakieś drzewa. To jest gniła ryba znowu. Dobra, smacznego, wy się tu bawcie dobrze. Ja tutaj sobie jeszcze nasadzę drzewek. Tak tymczasowo po prostu ta farma będzie wyglądała. Później to jakoś może ładniej zrobimy. Madzia Gaming. Ja pierdzielę pingwiny. Idźcie stąd. Dobrze, że ja nie mieszkam jakoś blisko, w sensie moja baza nie jest jakoś blisko wody, bo bym się chyba denerwował przez... całą zimę, że mi coś się wpierdziela tam. No przynajmniej to jest lód, ale denerwują cholery, że tak sobie stoją tam i sterczą i sterczą. Dobra. Tutaj tych drzew się trochę nasadzi, to będziemy mogli tutaj wracać, kulturalnie je wycinać. Jeszcze jak będziemy mieli więcej domków, mermów, to już w ogóle pająk wyszedł, bo coś go wkurzyło. Chyba jakiś pingwin. Zamarzam sobie, założymy może czapę. Żeby utrzymać. O, i zaczyna się. O to właśnie chodziło, dzięki za info w komentarzach, że tak sobie mogę w sumie zrobić, bo tak nie myślałem o tym, żeby farmić jakieś pająki w ten sposób, tylko żeby bardziej właśnie wykorzystywać. Ej, nie bijcie mnie. No idźcie stąd, przeszkadzacie, kurde, dobremu człowiekowi w budowaniu jego włości. Dobra, wystarczy tych drzew. To sobie chętnie zgarnę też. To też sobie chętnie zgarnę, mermy są ziomy. Już ich tu mamy czterech przynajmniej. Wrócimy do bazy. Pająk znowu spadł. No i co, rozpalimy sobie tymi szychami. O, i tutaj będzie właśnie rósł sobie, znaczy stał sobie będzie ten nasz piecyk ładny, piękny, wspaniały. To sobie zostawmy. Deseczki już mogę porobić powoli. Dobra, jeszcze jedną sprawę. To trzeba tu schować. To sobie zjem, bo już mi się psuje i nie ma sensu. Żebym to jakoś tutaj ogarniał inaczej. Dobra, zrobimy sobie jedzenie, póki ptak nie śpi. 21 dzień, dzisiaj będzie nów. No i w ten sposób sobie będziemy żyć. Chociaż powinienem Monster Meaty raczej chyba przemieniać, bo mięso takie mi się jeszcze może przydać na przykład, nie wiem, jakieś hambaciki chociażby. Gdzie ja to dałem? Tutaj dałem? Gdzie ja dałem? Ale gdzie jest jagoda? Chyba nie było nigdzie jagody wsadzonej. A tu jest jagoda, dobra. To ty schowaj się z powrotem do gara. No i przerobimy sobie teraz na deseczki i będziemy mieli skrzyneczki w końcu. Dobra, ile tu miałem wcześniej? 3, 3 to jest 6, 8 chyba deseczek, znaczy 8 skrzyneczek. 8 razy 3, 24. Pewnie nam nie wystarczy, ale bym może jeden materiał, znaczy już taki jeden magazyn według tego mojego planu zrobił. Chociaż może wystarczy. Nie, raczej nie wystarczy. Ale to przynajmniej sobie zrobimy 6 na razie, okej. Ty się stąd odsuń, żeby miałem miejsce, gdzie skrzynię stawiać. No i wokół Alchemy Engine, jakie ja postawiłem? Boże, pokażcie mi moją bazę. Na chwilę. Te białe, dobra. Białe skrzyneczki. Czyli te. I stawiałem je chyba w takim miejscu, tak, żeby one były tutaj na granicy jakby
ten sposób? Już nie pamiętam. Chyba co jeden. A dopiero jak była taka przerwa jedna tam dalej, to odstawiałem co dwie. Dobra. Okej, teraz sobie obrócimy kamerę i tu postawimy kolejne skrzynki. Postawimy może najpierw środkową, żebym się mógł nią, wiecie, jakoś tak posługiwać. W celu rozglądania się, gdzie dalej mogę stawiać skrzynie. Dobra, stać mi jeszcze będzie na jedną lub dwie skrzynie. Chyba nie chcę ich stawiać obecnie. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mógłbym rozpalić sobie tym drewnem już do końca i nie przejmować się jakoś bardzo. Dobra. Tutaj jeszcze wejdzie po jednej skrzyni tu i jedna tu. I będziemy to tak mieli właśnie tutaj ogarnięte ładnie. Dobra. To postawmy sobie powoli jakieś tutaj rzeczy, żeby nie przeszkadzały. W ten sposób, dobra, to zbierajmy może tak sieci, jakieś pióra, jakieś zęby, żeby to tam się pomieściło wszystko. Voltgold Horna sobie tam zgarniemy gdzieś. Tylko tak, tu bym chciał właśnie takie bardziej złe potwory, czyli jakieś takie agresywniejsze. Tutaj może sobie zrobimy na takie mniej agresywne, ale bardziej my agresorem pojeżdżamy. Dobra. Rota, petalsy, kupę zostawimy sobie w tej skrzyni na razie. Okej, okay. Kamyczki, złoto, girsy, nitro do skrzyni na dole. Złoto, girsy, nitro, tak na razie, wiecie. Coś tu jeszcze ciekawego mam? Chyba nie. To jeszcze to też tam wsadzimy. No i co, na razie nie mam tak, żeby jakoś trawy sobie tam wsadzić czy coś. Narzędzia mogą tu leżeć, ta podłoga niech sobie też tu leży. I mamy w miarę już jakiś magazynek, okej. Co bym mógł zrobić dalej? Narzędzia sobie poprzenosić tak, żebym widział, gdzie one są. Tą broń sobie zostawimy. Clean Sweeper mi się na razie nie przyda, bo wszystko buduję tak, jakimi skinami bym chciał. No to co, dzisiaj idziemy sobie jeszcze na Walrusy. I jak nam ładnie dropnie, to w następnym odcinku myślę, że moglibyśmy sobie znowu mermy wynająć i iść na tak zwane lunarne wyspy. Tylko to Walrusy muszą się postarać. No jak się uda w miarę, to będę chciał też zabić Klausa, tylko będę musiał ogarnąć, gdzie są jelonki i w miarę się pospieszyć, żeby tak, no nie wiem, 26, 27 za dwa odcinki jakoś go pobić, jeśli się uda, tak żeby przed Dirklopsem jeszcze to było. To lećmy. Zbieraj tego Thermalstone'a. Lecimy na te gnoje. No, leczenia nie będę miał za wiele, jak widzicie, ale może jakoś się uda tego Klausa okajtować ładnie. Ewentualnie, mam nadzieję. Zobaczymy. No co, pająki się jeszcze przy farmi. Zrobi się z tego healing selwy. Może się jakoś uda. Tylko ja nie mam panfluta, ale w sumie panfluta znajdę pewnie przy wiosce świn, którą mam już odkrytą. I jak już ją odkryjemy, to tam też będzie pewnie on. A na pewno będę chciał tam iść jeszcze po to, żeby właśnie sobie zgarnąć te rogi i znaleźć, gdzie jest worek w ogóle, bo to też nie będzie takie proste. Mam nadzieję, że się uda w miarę. Dobra, gdzie my mieliśmy te walrusy? Spauzujemy, żeby było widać w miarę. Pierwszy walrus jest tutaj. Drugi walrus jest tutaj i pewnie reszta będzie gdzieś tutaj tych walrusów. Dobra, może się uda za pierwszym, nie? Przecież ja mam takie szczęście zawsze do wszystkiego, że się uda na pewno. Ząbek i czapka, albo sam ząbek. Zresztą ta czapka nie jest jakoś bardzo potrzebna w tym momencie. Jest bardzo fajna, ale nie jest mi jakoś giga potrzebna. Szczerze celuję w ząbek. Chcę ząbka. Dajcie ząbka, proszę. Gdzie ten walrus? Jeszcze wyżej? Chwila, przybliżę sobie. Oj! Żebym właśnie się tutaj nie zakołopućkał. Dobra, trzeba tutaj psy ogarnąć. Chyba zamrozę się. Dobra, nie udało mu się zamrozić mnie, tylko zjechał mi w cholerę życia. Chociaż poratuj teraz jakąś fajną laskę do biegania. Głupio tutaj zrobiłem, trochę za mocno obrywałem. O, siema Mermik. Jak miło, że on atakuje ze mną. No niestety, tutaj się nie udało. Nie mam też za bardzo jak cię wynająć, Mermie. Chyba, że rotem byś chciał. Dobra, lecimy na drugiego, może tam się uda. Mam nadzieję. Dobra, ty się też przydasz raczej. Już go od razu używam, żeby, wiecie, nie było problemów. Dobra, Walrus, pomóż, proszę. Mamy Blow Darta, to możemy mu dupnąć w sumie jakiegoś. Moglibyśmy też im te kokony poustawiać pod Walrusami. Dobra, psiaki. Aj.
Dobra. Chodź, uciekamy. Nie, nie, nie. Nie w tą stronę. Tą bardziej, dzięki. Tak, żebyś w pająki nie wszedł. O, super. Teraz go gonimy. Tylko zdrowia bardzo mało. Będę musiał coś wykombinować, żeby się poleczyć. No, ale myślę, że to też jakoś się uda zrobić. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, proszę, ząb. Jest, czapka i ząb. Nice. Dobra, to za drugim się udało. Nie jest też źle. Nie jest najgorzej. No to walrusów już możemy sobie w sumie olać. Fajnie wygląda w sumie w tej czapce. Muszę przyznać. Panów walrusów możemy olać. Będzie ok. Jestem ciekawy, czy jak spalimy te drzewa podczas zimy, to czy mogą też wypaść kasztany podgrzane, przepalone. Ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie. No, raczej nie ma tak łatwo i pięknie i wspaniale. Niestety. Dobra, mogę też zejść do ruin, znaczy do ruin, do jaskiń i sobie po prostu blue capy zebrać. Sanity mi się obniży troszkę, ale mogę tam oszanterem je podwyższyć, jakąś rybkę ponosić chwilę i będzie ok. A zdrowie zawsze w górę. W sumie to nie jest głupi pomysł chyba na Klausa nawet. Tylko że no nie mogę overuse'ować tych grzybów, by zaraz cienie mnie zaczną atakować i wtedy już polegnę. Ale myślę, że to nie jest taki głupi pomysł też, jakoś w miarę. Dobra. Myślę, że będziemy kończyć, bo już mamy 31 minutek. No i co, jak wrócę sobie do mojego kochanego Krakowa, to znowu wam jakiś odcineczek nagram, będziemy się bawić dalej tą serię, tylko jeszcze sobie bym chciał Walking Cane'a zrobić na pewno. Gdzie ja to złoto wsadziłem? Tutaj. I Walking Cane'ik, poprosimy. No, Ancient lubię. Ale może taki sobie kupimy teraz? Znaczy kupimy, zrobimy. Żeby było, że jesteśmy władcą takim bardziej miasta tutaj. Czy coś, nie wiem. Dobra, w ten sposób. No i co? To chyba by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego, do usłyszonka i pa pa.